Okej, okay, aby gadać na temat, ja sobie napisałam parę pytań, na które tak jakby będę odpowiadać, bo naprawdę potrafię się rozgadać i gadać całkowicie nie na temat, który bym chciała. Są one napisane na kartce, którą Max mi ciągle kradnie, więc mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać wam. Tak, telefonik. No i dobra. No to zaczynając od pierwszego pytania, tak jakby, aby wam trochę stresić moją Co ty złączyłeś? Włączę sobie grę piwo. Z piwem. I wylewa się je. A potem jest bek. Maksiu, ty to wiesz naprawdę czasami co włączyć. Dobra, zacznę może jeszcze raz. Okej, okay, na szczęście Maksiowi zatęskniło się za tatą, więc mogę w końcu zacząć. Pierwsze pytanie, jak długo farbuję włosy? Farbuję już jest ponad 2 lata. Miałam 13 lat, pierwszy raz je zafarbowałam. I czemu czarne? Właśnie, czemu czarne włosy? Okej, okay, pierwsza farba była ciemny, jasny bardzo brąz, więc nie zrobiło to wielkiego efektu na moich włosach. Więc zdecydowałam zafarbować je na czerwono. A jak wiecie, czerwony kolor jest bardzo ciężki do utrzymania, więc musiałam je farbować prawie co 3 tygodnie. Ta farba się szybko zmywała. Używam różnych odcieni tych czerwieni i każda farba jednak nie utrzyma się na długo, jeżeli ma taki kolor. Więc zdecydowałam wrócić do mojego naturalnego koloru, czyli brąz. Znalazłam farbę, która była na pudełku, obrazek wyglądał identycznie jak moje włosy były poprzednio. Ale zamiast nie spojrzałam na tą nazwę i pisało najciemniejszy brąz. A na ten najciemniejszy brąz zmienił się w czarny. No niestety zafarbowałam moje włosy na czarno. Czyli czarne włosy to nie był mój jakiś jakaś zachcianka, bo wiadomo, chciałam mieć jakiś inny efekt, chciałam mieć czarne włosy jeszcze wcześniej, ale mama oczywiście mnie troszeczkę zmieniła moje zdanie, ponieważ tłumaczyła mi, jak ciężko jest z niego wybrnąć z tego koloru, jeżeli się chce farbować, wrócić do swojego naturalnego lub znowu farbować na inne kolory. Więc nie chciałam za bardzo mieć tych czarnych włosów, ale sama sobie się bardzo spodobałam. W końcu cieszyłam się z tego, jakie mam włosy. Więc zdecydowałam, że będę zamiast poczekać, aż ta farba mi się zmyje, bo ponieważ jednak był to najciemniejszy brąz, a nie czerń, więc mógł on mi się trochę zmyć i mogłam zacząć farbować się na jaśniejszy brąz, ale zamiast zrobić tak, zdecydowałam, aby farbować się na czarno. Farbowanie na czarno włosów. To było dość długo, może 6 miesięcy, jakoś tak farbowałam włosy na czarno i te włosy mi niestety się tak zniszczyły, zaczęły mi wypadać. Farbowałam je co miesiąc, bo na szczęście czarny kolor jest bardzo łatwy właśnie w utrzymaniu, nie to co czerwony kolor, że można nawet ponad miesiąc czekać i nie ma się aż takich długich dużych odrostów, chyba że naprawdę ma się blond włosy czy coś takiego, ale... Na szczęście właśnie to, nie musiałam ich aż tak często farbować, ale co miesiąc, jak mama mi je farbowała, mówiła, że są one coraz cieńsze, one mi zaczęły wypadać. Końcówki miałam spalone, ponieważ w tym czasie używałam prostownicy dość często, prawie codziennie. Miałam grzywkę, więc myłam je prawie codziennie. No, jednak codziennie je myłam, albo co 2 dni, zależy kiedy, ale no raczej codziennie je myłam, więc... Moje włosy były naprawdę strasznie zniszczone. Miałam rozdwojone końcówki, spalone końcówki. To była po prostu masakra. Więc zdecydowałam sobie je wycieniować sama. Niestety samotnie cieniąc włosy, nie mając o tym żadnego pojęcia, no niestety je zniszczyłam jeszcze bardziej, ponieważ jak widzieliście na zdjęciu w moje sekrety, jak byłam tak jakby emo, miałam sobie chciałam wycieniować całe włosy, żeby mieć bardzo krótkie tutaj i coraz dłuższe, prawda? Tylko mi to wyszło tak, że miałam z przodu krótkie włosy, a tutaj miałam 2 takie pasma dłuższych, więc zniszczyłam je totalnie. W pierwszy dzień, jak je wycieniowałam, wyglądały ok, ale jak już je umyłam, no to była masakra, bo moje włosy są naturalnie właśnie takie podkręcane i wiadomo, jak są włosy wycieniowane, to czasami wygląda masakrycznie. Czyli musiałam znowu je prostować codziennie, co sprawiło, że znowu jeszcze bardziej niszczyłam.
Okej. Jak wrócić do naturalnego koloru? Oczywiście włosy nie będą nigdy naturalne po farbowaniu, dopóki ich nie zapuścicie od nowa. Więc ja zdecydowałam sobie, że nie będę farbować włosów, wytrzymam, zacznę je zapuszczać. No i tak dość długo chyba wytrzymałam, może nawet 2 miesiące, jakoś tak. Miałam już te odrosty dość długie, one nie wyglądały aż tak źle, strasznie się tego bałam, że będę wyglądać masakrycznie z tymi odrostami. Ale na szczęście nie były one takie złe, ponieważ nie były blond, tylko taki bardziej ciemniejszy brąz. I one tak jakby one wchodziły w te czarne włosy i czasami wyglądały to jak pasemka. I naprawdę wyglądał ten efekt, choćby był zrobiony specjalnie, więc z tego się naprawdę cieszyłam. Ale właśnie po tych 2 miesiącach moja cierpliwość niestety się skończyła i chciałam naprawdę w końcu coś zrobić z tymi włosami, więc poszłam do fryzjera. Do pierwszego fryzjera poszłam właśnie przed tym odrastaniem tych włosów, to oni mi powiedzieli, że oni by musieli mnie na bardzo krótko obciąć, żeby cokolwiek z nimi zrobić, bo to się nawet rozjaśnić nie da. A potem, jak już odrosły mi te trochę włosy, poszłam do fryzjerki w Polki, w centrum. Jest to salon fryzjerski, w którym sami Polacy pracują, więc jakoś łatwiej mi było im wytłumaczyć, co chcę. No i fryzjerka powiedziała, że ona mi może zrobić balayage. Balayage, czyli ona mi robiła takie pasemka, rozjaśniała te pasemka, nie rozjaśniała całych włosów, tylko to właśnie pasemka. I to był właśnie bardzo dobry pomysł, ponieważ ona mi je rozjaśniła, zrobiła ich bardzo dużo. Potem pokazała mi paletę z różnymi kolorami odcieni brązu i wybrałam właśnie taki jeden z najjaśniejszych, ale on był bardziej taki złotawo-brązowy, taka mieszanka. Wiedziałam, że ten efekt nie będzie identyczny, ponieważ jednak miałam wcześniej czarne włosy, ale no lepsze to niż, prawda, ciemny, ciemniejszy brąz, więc znowu zafarbowałam całe włosy na ten kolor. Efekt końcowy wyglądał tak, że miałam właśnie te jasne brązowe pasemka, a te i były też części włosów dość ciemne, ale one już nie były takie czarne, więc w końcu ja jakoś z tego wyszłam. I potem czekałam, aż one mi się tak jakby zmyją, bo wiadomo, jeżeli miało się wcześniej rozjaśniane, potem farbowane, jeżeli one się będą się zmywać, to one będą coraz jaśniejsze. I tak było, miałam włosy prawie blond i wyglądałam tragicznie, bo blond naprawdę mi nie pasuje, więc zdecydowałam, że w końcu po jakimś czasie zafarbuję te włosy na jasny brąz. I wtedy w końcu miałam ten efekt, jaki chciałam, wróciłam do tego koloru, jaki chciałam. Mogłam znowu farbować sobie włosy na jaki chcę kolor, tylko dość długi czas miałam je brązowe, żeby nic znowu sobie nie zepsuć z tymi włosami. Więc ja polecam bardzo ten sposób na ściągnięcie takiego tej czarnej farby, ponieważ wiadomo, on też niszczy włosy, bo jednak one były rozjaśniane. Po jakimś czasie one trochę były sienowate, te pasemka, ale używając, właśnie będę potem mówić o szamponach, ale używając właśnie szamponu z L'Oreala, mi się wydaje, że to bardzo pomogło. I odżywając właśnie tych odżywek, które są w farbach, to też będę gadać potem jeszcze na ten temat, tylko najpierw skończę z tym rozjaśnieniem tych włosów. Więc jednak to też niszczy te włosy, ale no, lepsze to niż rozjaśnianie ich całych lub czekanie wieki, kurde, na to, żeby one odrosły, prawda? Więc ja się trochę rozgadałam na ten temat, ale naprawdę, naprawdę go polecam i jest bardzo skuteczny. Jak widać, moje włosy już nie są czarne, a nie odkąd? No, pół roku może już minęło, czyli to nie jest dość długi czas, żeby mieć, kurczę, takie jasne włosy, prawda? Teraz zafarbowałam je sobie na czerwono wcześniej, po to, aby mieć właśnie rude, ponieważ te rude farby, one wyglądają jak marchewka. Chyba pewnie są w innych sklepach lepsze odcienie, ale akurat u mnie taki nie ma, a nie chciałam wyglądać jak jakaś marchewka, tylko mieć normalny taki podchodzący w brąz, więc zdecydowałam, że zafarbuję na czerwono, tak jak kiedyś, bo pamiętam, jak właśnie miałam potem rudę i koleżanka się śmiała ze mnie w ogóle, więc te włosy teraz są tego koloru, ponieważ ta farba się jednak zmyła. Byłam też na wakacjach, więc trochę to też pomogło. Właśnie, wakacje. Jak byłam w Polsce, w tamte wakacje, pojechałam do Polski w dość ciemnych włosach, ponieważ zafarbowałam sobie je na śliwkę, tak jakby. One już podchodziły prawie pod czerń,
Poszłam tam do fryzjera, oni też mi podcięli włosy. I wyjechałam na wakacje do Egiptu na 2 tygodnie. To było lato, czyli było prawie 40 stopni. Jak wróciłam z powrotem do Polski, miałam te włosy naprawdę rude. Ja nie wierzyłam w to, co widziałam, ponieważ najpierw wyjechałam z śliwkowymi włosami ciemnymi, prawie czarnymi. Przyjechałam do Egiptu, no już podchodziły w brąz, wiadomo, po myciu. A wróciłam z Egiptu z rudymi, więc jednak słońce też bardzo pomaga. Więc jeżeli już długi czas nie farbujecie włosów na czarno czy jakiś inny kolor, nie zafarbujcie ich do lata, bo naprawdę to pomaga. Więc skończę już na ten temat, zaraz zacznę gadać o szamponach, tylko pójdę się zaraz napić, bo trochę się rozgadałam. Mam nadzieję, że nie zanudzam i osoby, które na ten temat są zainteresowane, mam nadzieję, że nie jestem nudna. Dobra, to zapraszam zaraz do kolejnej części. Okej, więc krótko i na temat, ponieważ ten filmik już ma ponad 10 minut, z czego nie jestem zadowolona, bo pewnie was zanudzam, ale naprawdę staram się gadać na temat tego, co chciałam gadać. Więc, okej, produkty do włosów, które ja polecam. Więc jak wiecie, jak już mówiłam, prostowałam włosy dość często i żałuję, że tego produktu wcześniej nie używałam. Miałam już go kupionego, ale on mi przytłuszczał włosów, ponieważ ja rozprowadzałam go po całych włosach, a jak zaczęłam je używać tylko do końcówek, to właśnie wtedy dobrze, lepiej zaczął działać. On jest z Vela, to jest właśnie Heat Protection po polsku. No po prostu, jeżeli używacie jakieś ciepło sztuczne, czyli suszarkę, lokówkę, prostownicę, to jest taki olejek do właśnie do włosów, który się wciera w końcówki albo w całe włosy. No niestety na moich włosach to nie działa, przetłuszcza je. Ale on wygląda tak, mam nadzieję, że dobrze widzicie. On był właśnie najtańszy, jaki go znalazłam. I naprawdę działa, więc bardzo go polecam. Teraz już nie prostuję tak często, więc go nie używam. Kolejna rzecz. Jak już mówiłam o szamponie, jak miałam włosy rozjaśniane i zaczęły się robić sianowate, używałam szamponu z L'Oreal. Nie mam teraz już go, ale mam tak jakby mousse, czyli bardziej podchodzący w odżywkę do włosów z tego samego. Ten sam kolor używam też w różowym i w czarnym, w czarnej butelce, ale naprawdę on mi pomagał. To jest jeden z moich ulubionych szamponów i ta odżywka też naprawdę pomaga. Ja też ją wcieram właśnie tutaj w końcówki. Teraz używam szamponu Pantene, ponieważ moja mama poszła do sklepu po szampon i była promocja i powiedziała mi, żeby właśnie wzięła dla farbowanych włosów, ponieważ moja mama też farbuje, tylko że na czarno. Więc ja naprawdę jestem z niego strasznie zadowolona, nawet bardziej niż tego z L'Oreala. On sprawia, że moje włosy są jeszcze bardziej gęste, wyglądają, bardziej się świecą i wyglądają po prostu zdrowiej, tak jakby. Więc też go polecam. Po prostu wszystkie szampony moim zdaniem powinny być dobre, te, które są dla farbowanych włosów, ale te najlepsze. Więc jak już mówiłam też o odżywkach, ponieważ dużo dziewczyn, moich koleżanek i po prostu dziewczyn, które farbują włosy, nie używają tych odżywek, które są w pudełkach. Ja zaczynam je używać od samego początku, jak farbowałam włosy. One wyglądają na przykład z L'Oreala, wyglądają one tak. Z Garniera są w takich małych pudełeczkach, też mam chyba. Ale naprawdę one strasznie pomagają. Jak ja farbowałam włosy na czerwono, to one bardziej utrzymywały. Na czarno bardziej, wiadomo, po prostu one utrzymują ten kolor bardziej i na dłużej. Ja używam ich nawet teraz, tych, których już dawno, na przykład to była na przykład z farby czerwonej lub czarnej, ale ja go dalej używam jako odżywkę zwykłą do włosów. I moim zdaniem właśnie farby L'Oreal są najlepsze. Używam też z Garniera, ale one się tak bardzo nie trzymają. Nie chcę tutaj być jakaś, co preferuję, coś jeszcze bardziej i jakoś was nie zachęcać do czegoś. Po prostu na moich włosach lepiej działają produkty do włosów z L'Oreal i ja naprawdę polecam. Więc to będzie na tyle. Ja nie będę już się przeciągać. Już powiedziałam, co miałam powiedzieć. Mam nadzieję, że komuś wam pomogłam. Jeżeli tak, piszcie. Jeżeli macie jakieś nowe pomysły, jakieś prośby na filmiki, proszę napiszcie.
Postaram się odpisać na każde komentarze i jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie naszych filmików, ponieważ bardzo to doceniamy. Ponieważ nie wierzę po prostu, że jest Was tak dużo. I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że będzie kolejny filmik jak najszybciej.